Dzień dobry, witam Was. Pierwszy raz kręcę z innego troszeczkę komputera, więc mam nadzieję, że ten film wejdzie. Zapraszam Was na krótkie podsumowanie 2020 roku i na życzenia z okazji właśnie roku 2021, który się rozpoczyna. Także od strony na pewno reprezentacji Polski. Rok mieszanych uczuć, bo uważam, że reprezentacja Polski osiągnęła plan minimum. Utrzymaliśmy się w Lidze Narodów. Z tym, z kim mieliśmy wygrać, to wygraliśmy z tym, z kim mieliśmy. Albo zremisować, to żeśmy przegrali te mecze po prostu, poza meczem z Włochami u siebie. Kadra, czy zrobiła postęp, czy obniżyła loty? No większość powie, że nie zrobiła postępu. A jeszcze część malkontentów powie, że obniżyła loty. Mało jest osób, która uważa, że ten postęp został poczyniony. Ja gdzieś jestem pomiędzy tą grupą, no, że albo w ogóle nie zrobiła postępu, albo ten postęp jest niewielki. I naprawdę trzeba się wsłuchać i popatrzeć, żeby stwierdzić, że jest jakiś postęp. Mówię co do tego, co było w 2019 roku, a nie co do tego, co graliśmy za Nawałki, bo wiadomo, że kadra Nawałki przebija kadrę Brzęczka o klasę albo dwie. Przede wszystkim organizacją gry, ale pomysłem też na drużynę. Przede wszystkim to życzmy sobie wyjścia z grupy na Mistrzostwach Europy. Natomiast wiemy wszyscy, że to jest raczej plan, który. Jeśli który nie wykonamy, to będzie klęską. Natomiast mówię oczywiście z trzeciego miejsca, tak? No bo z drugiego no to będzie trudniej wyjść. Natomiast jeśli chcemy ten rok rzeczywiście przyszły wspominać jako rok jakiś super dla polskiej piłki, no to musielibyśmy przynajmniej powtórzyć to, co za Nawałki, jeśli nie zdobyć medal. Jest to zadanie bardzo wymagające. Wydaje się, że dla kadry Brzęczka niemożliwe, ale ja. Tyle razy mnie w sporcie różne rzeczy zadziwiały, że nie będę skreślał nikogo z góry, że na pewno kadra Brzęczka nie osiągnie sukcesu na Mistrzostwach Europy, ale nie widzę wielkich perspektyw pod względem tym, no personalnie, trenerskim bardziej niż personalnym, chociaż personalnie też nie uważam, że wszystko jest idealnie. Dla kadry na pewno życzenia dla Grzegorza Krychowiaka, żeby odnalazł formę, dla Krzysztofa Piątka, żeby był regularniejszy. Bo prędzej czy później to się może skończyć kolejną zmianą klubu albo stratą miejsca w składzie Herty, jak wróci Córdoba do zdrowia. A nie jest to napastnik drewniany, jest to napastnik, który ma lepsze rozegranie od naszego reprezentanta, więc tutaj życzenia dla Piątka, żeby naprawdę ten rok był lepszy od tego i od jesieni 19 roku ubiegłego, która też była no, dosyć nieudana, no, bo tam tylko po 3 bramki. Na pewno życzenia dla Grosickiego mówiłem, tak, żeby znalazł klub, w którym będzie grał regularnie, bo raczej już w West Bromwich sprawa jest przesądzona. Dla Arkadiusza Milika, żeby poszedł do klubu, w którym będzie grał. Na pewno, żeby nie został w tym pierdzielonym Napoli, bo jak zostanie w Napoli, to ja ten klub jest fajny, bo on na pewno ma bogatą historię. Maradona tam grał przecież, gra tam Piotr Zieliński. Południe Włoch ma swoje uroki, negatywne i pozytywne. Natomiast dla Arka naprawdę będzie dobrze, jeśli on będzie ratował karierę, będzie ratował swoją drogę sportową, swoją pasję, a nie będzie siedział na trybunach i się przyglądał, jak jego koledzy no, grają sobie w piłkę, a on nie pojedzie na Mistrzostwa Europy albo pojedzie tam w fatalnej formie. I tyle w kwestii reprezentacji. Myślę, że nie będę tego jakoś super rozwijał. W kwestii klubowej, no to na pewno fajna droga Lecha Poznań w pucharach. Mimo tego, że wiem, że teraz malkontenci, którzy pamiętają ostatnie mecze, będą się denerwować. Nie było nas 4 lata w Lidze Europy. Wiemy, że nie mamy dużych perspektyw, jeśli chodzi o piłkę klubową. I ten awans Lecha już był sukcesem. Później wiadomo, że ta faza grupowa dosyć nieudana, bo pomimo tego, że nie wiem, poza tym zwycięstwem ze Standardem i dobrym meczem, były dwa mecze. Powiedziałby ten pierwszy i ten czwarty, które nie były naprawdę złe, no to Lech się jakoś super tej Lidze Europy nie spisał. Co jest szramą? Brak na pewno awansu Legii Warszawa, bo to by czyniło ten rok na pewno lepszym.
Legia jednak odpadła z Karabachem, Agdam 0-3 w takim stylu, że oczy bolały i wulgaryzmy cisną się na język. I myślę, że to w miarę pod tym względem to już byłby perfekcyjny rok, tylko no nie jest perfekcyjny. Powiedziałbym, że ten rok pod względem klubowym pokazał nam miejsce w szeregu, ale z drugiej strony żeśmy do tej Ligi Europy wrócili, czyli oceniam go na plus, ale tak lekko, wiecie, lekko, bardzo lekko na plus. Czego sobie życzę w drugim, w tym następnym roku? Na pewno bym sobie życzył Ligi Europy i drugiej drużyny w Conference League, nie? Dwie drużyny. Ale pokazałem znak Legii, XDD. Tak czy siak, już nie żartując, to byłoby coś wymarzonego, żeby jednak jedna drużyna w Lidze Europy była, pomijając Ligę Mistrzów, Mistrz Polski, czyli pewnie Legii albo Raków. A jest to zadanie piekielnie wymagające, przy tym, że też ta Liga Europy teraz się obcięła, no w sensie obcięli 16 drużyn, jest 16 miejsc mniej w Conference League, ale taki plan minimum to jedna drużyna w Conference League zdecydowanie. To, że będzie teraz więcej miejsc, że to jest taka trzecia, że to jest druga Liga Europy, trzecia Liga Mistrzów, no to i tak jest tylko plus 16 drużyn i nie uważam, żeby była to łatwa ścieżka. Od strony klubowej, no to wiadomo, że Odlecha oczekuje tego, że będą w stanie się załapać do pucharów, chociaż po tym, co odwalili na jesień, to w lidze, no to ciężko będzie. Komu jeszcze tak sympatyzuje? Śląskowi bym życzył pucharów, ale mówię, że to też jest takie myślenie bardzo życzeniowe. Za granicą, no to Borussia czy tam Barcelona, no odbudowy jakieś na arenie, bo w tym momencie te dwa kluby nie są w jakimś super stanie. Chociaż jak mówię, ja bardziej sympatyzuję z klubami polskimi, z polską reprezentacją. Na pewno życzę Robertowi Lewandowskiemu sukcesów, co jest troszeczkę antagonistyczne, patrząc, że się rywalizują z Borussią. Ale życzę mu tych sukcesów, bo ja przekładam praktycznie poza kwestiami religijnymi, to przekładam dobro narodowe nad prawie wszystko i póki to nie jest, nie wiem, tam jakimś wielkim kosztem innych ludzi, no to uważam, że to, żeby Polacy osiągali sukces, no to jest mega, mega ważne i to w każdej dziedzinie. To jest niezwykle dla mnie istotna rzecz. Czego życzyć na nowy rok? Na pewno zdrówka, chociaż też myślę, że nie tylko oglądają mnie osoby wierzące, no bo ci, co mnie znają dobrze, to wiedzą, że jestem wierzący, ale przede wszystkim odnalezienie jakieś, życzę wam odnalezienia jakiejś wewnętrznej harmonii, bo to, co się ostatnio dzieje ogólnie w sporcie, na świecie, no wiadomo, pandemia powoduje, że człowiek jest taki rozdygotany i mimo nawet, że się może wirusa nie bać, to może zadawać sobie tysiące pytań. Ja jestem w takiej sytuacji, że czasem przeżywam to, co się dzieje tam dookoła. Też było to jakieś tąpnięcie, nauczanie zdalne, strzelają. I to na pewno wpływa na człowieka, więc życzę wam takiego spokoju w duchu. Na pewno spełnienia swoich marzeń, jakiś tam spełnienia swoich planów, celów na ten rok. No i cóż, mówię, myślę, że wszyscy myślimy i ja przynajmniej mam myśl tylko o eliminacjach Mistrzostw Świata i jeśli chodzi o kwestie sportowe i o Mistrzostwa Europy, bo to będzie niezłe wydarzenie, ale też powiem tak, ja mówiąc tutaj na kanale, byłem mentalnie przygotowany na to, co będzie się działo. Pokazywałem na początku kanału, kiedy przygotowywałem się do Mistrzostw Świata, do wyjazdu, jako osoba bardzo, no myślę, że tak mnie rozpatrywało większość osób, jak z nimi rozmawiałem, jako osoba rozsądna, jako osoba, która jest przygotowana na jakiś zły scenariusz. Natomiast zawsze taka jest prawda, że trzeba się liczyć z tym w sporcie, że nie wyjdzie. Może nie zakładać z góry, ale trzeba się z tym liczyć. I życzę oczywiście kadrze sukcesów, natomiast trzeba pamiętać o realizmie, o tym, że jeśli już sobie czegoś życzymy, to żeby nie odlatywać za bardzo, ale też no życzę wam przede wszystkim właśnie, żebyśmy się cieszyli tym życiem jak najbardziej w najbliższym roku. I do zobaczenia w następnych odcinkach w przyszłym roku. Mam nadzieję, że będzie ich więcej niż w tym roku. Cześć!